Szczęść Boże, coś wam powiem. Dziś trzeba nam stanąć do zapasów, ale nie na macie i nie tych w spiżarni. Mamy po prostu wysłuchać Jezusowej instrukcji, jak być chrześcijaninem. Chrześcijaństwo przecież nie jest ludzką mądrością polegającą na zabezpieczeniu się na przyszłość przed jakimiś trudnościami. A także nie da się wyrobić odpowiedniej ilości godzin mszy świętej i modlitwy. Po prostu nie da się nic zebrać na zapas, tak by to było również z manną na pustyni w czasie wyjścia z Egiptu. Jezus daje nam instrukcję, która ma pomóc nam dobrze żyć w czasach, które są niepewne i bardzo wymagające konkretnych postaw. Nie ma to być jednak postawa pyszałka, który uważa się za ważniejszego od innych. Nasze słowa, które wypowiadamy względem ludzi, świadczą o naszym wnętrzu. I tak Jezus przestrzega, że jeśli nasze słowa nie będą świadectwem, to będą zaprzeczeniem naszej wiary. Zwrócą się je przeciw Jezusowi, który mówi, jakimi cechami powinien wyróżniać się wierzący w Niego. I to nam zostanie przebaczone. Natomiast brak skruchy, czyli występowanie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie nam odpuszczone. Dlaczego? Bo Duch Święty jest naszym obrońcą, adwokatem z urzędu, który poucza nas, by nasze słowo, zachowanie czy też czyny nie obróciły się przeciwko nam. Jeżeli odrzuca się pomoc, która zostaje nam skierowana do nas, to czy człowiek wtedy jest godny wsparcia? Skoro uważa się za mądrzejszego od innych, to niech radzi sobie sam. Dlatego musimy być czujni, bo wystarczy, że świat jest przeciw nam, wierzącym w Chrystusa. Każde nasze zawierzenie Słowu Bożemu będzie okazją, by nas wystawić na próbę przez ludzi, którzy nie znoszą, nie tolerują tego, co od Boga pochodzi. Posuwają się nawet dalej, bo cytując fragmenty z Pisma Świętego, pokazują nam, jak jesteśmy niedoskonali i niewierni temu, co wyznajemy. Nie ma w naszym życiu neutralnych sytuacji. Chrześcijanin zawsze musi dać odpowiedź tak lub nie, być za albo przeciw. Nie ma miejsca na kompromisy i układanie się. Zobaczmy, że dziś wymaga się, by nasza wiara była widoczna tylko w Kościele. A poza nim mamy być tak jak wszyscy. Wyzuci z wiary, nadziei i miłości. To wmawia się nam na każdym kroku. Świeckie państwo, rozdział Kościoła od korony, piłowanie katolików. Są to codzienne komunikaty, jakie do nas docierają. Gdyby to było dla nas bardzo niewygodne i kosztowało nas wiele wysiłku, to nie możemy przestać głosić Ewangelii. Jezus obiecuje, że właśnie w takich chwilach Duch Święty przyjdzie nam z pomocą i będzie przez nas mówił to, co należy. To samo potwierdził święty Cyryl Jerozolimski, który powiedział: Duch Święty, który mieszka w tych, którzy są Mu przychylni, jak lekarz inspiruje ich do tego, co mają mówić. Nie wiemy, jak zachowalibyśmy się w momencie realnego ucisku. Dlatego warto modlić się, aby w chwilach trudnych wystarczyło nam odwagi do dania świadectwa temu, w kogo wierzymy. Bo my, ludzie słabi, możemy względem Ducha grzeszyć, jak i okazać Mu posłuszeństwo. Wybór wydaje się oczywisty, bo zaufanie trzeciej osobie boskiej może sprawić, że świadectwo, które złożymy, przyniesie inne efekty, niż to sobie wyobrażaliśmy. Dlatego nie bójmy się otwierać na działanie Ducha, gdyż to On będzie nas umacniał. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.